ile w starożytności, a także do pewnego stopnia w średniowieczu, niekwestionowaną królową tkanin była wełna, czyli tkanina z włókien pochodzenia zwierzęcego, o tyle włókna pochodzenia roślinnego, przede wszystkim len i konopie, także odgrywały dużą rolę. Len był używany do produkcji ubrań, natomiast konopie były włóknem bardziej do roboty niż do ozdoby. Nie robiono często tkanin konopnych, natomiast z konopi skręcano sznury, robiono pasy. Mamy takie znaleziska na przykład z kopalni soli w Hallstatt, takich właśnie konopnych sznurów, czy też pasów konopnych służących do wyciągania urobku z kopalni soli. Historia tkaniny sięga czasów prehistorycznych i od początku proces jej powstawania składał się z wielu etapów. Jednym z nich jest przędzenie. Przędzenie jest skręcaniem włókna pochodzenia zwierzęcego, jak wełna owcza, bądź roślinnego, jak włókna pokrzywy, lnu albo konopi, w nić, która jest niezbędna do tkania. Aby uprząść nić o odpowiednich parametrach, potrzebujemy wrzeciona z przęślikiem. Ciężar i kształt przęślika dobierany jest do grubości nici, którą pragniemy uzyskać. Im cięższy i większy przęślik, tym grubszą i mocniejszą nić możemy uprząść. Do mocnych, acz delikatnych, bo cienkich nici potrzebujemy przęślika, które będzie cienkie, na przykład małego szklanego. W starożytności przędzeniem zajmowały się głównie kobiety i dzieci. Wykonywały to w przerwach między normalnymi obowiązkami. Sam proces był bardzo czasochłonny. Aby uprząść około 60 metrów przędzy, potrzebowaliśmy na to godziny. Mamy tkaninę o wielkości metr na metr. Do jej wykonania potrzebowaliśmy ponad 5 km przędzy. Dziś słyszymy słowo owca i wyobrażamy sobie białą, puszystą chmurkę. Tymczasem pierwotny kolor owiec to brąz. Potem pojawia się czerń, szarość, biel, która tak naprawdę nie jest kolorem, tylko brakiem koloru. A więc owce tamtej epoki były kolorowe. Po drugie, niekoniecznie były strzyżone. Często były to jeszcze owce naturalnie liniejące, czyli zrzucające wełnę, którą dopiero w momencie linienia zbierano z owcy, czy też nawet z jej otoczenia. Wreszcie były to owce o runie mieszanym, nie jednolicie puchowym, znanym za sprawą dzisiejszych merynosów, ale zawierającym długie, twardsze, włosy szerstne i miękki puch, często w rozmaitych odcieniach. Naturalne barwy owiec oferują nam dość skromną paletę brązy, szarości, czerń i biel, a człowiek od zawsze poszukiwał kolorów. Znajdował je w otoczeniu. Brąz zapewniały nam garbniki, kora drzew. Żółty kolor można znaleźć w postaci flawonów i flawonoidów w liściach i kwiatach wielu roślin zielnych. Z kolei ta sama żółć pod wpływem zaprawy miedziowej zmienia kolor na zieleń. Zaprawa miedziowa to w nowożytnych czasach siarczan miedzi, ale wcześniej wystarczał po prostu zaśniedziały miedziany kocioł. Błękit w Europie barbarzyńskiej otrzymywano z urzetu. Rośliny naturalnie na naszych terenach nierosnącej, ale już w starożytności uprawianej w Europie zachodniej i południowej. Czerwień to przede wszystkim marzanna barwierska. Ale na mniejszą skalę także czerwiec polski, który przez lata w średniowieczu był nawet przedmiotem eksportu do Europy Zachodniej. Jak dochodzimy już do etapu, kiedy mówimy o tkactwie, czyli mamy za sobą wszystkie procesy od tego, jak się pozyskuje przędzę, skąd mamy i jakiego rodzaju są to przędze, czy to wełniana, czy lniana, wiemy, że możemy uzyskać różne kolory, to już dochodzimy do urządzeń tkackich. Podstawą tu jest pionowy warsztat tkacki. Przy takim pionowym warsztacie tkackim instaluje się nitki, które mają tak zwany brzeg trzeci. Czyli najpierw ten brzeg wykonuje się za pomocą małego narządka, którym mówi się o tym, że to jest mini krosienko. To krosienko mogło być drewniane, mogło być ze sznurków. W każdym razie wykonuje się już na tym wstępnym etapie podział nitek co najmniej na dwa rzędy. Wówczas na takim pionowym warsztacie tkackim co druga nitka przywiązywana jest do tak zwanej półniecielnicy. To jest drążek poprzeczny, który pracuje cały czas do przodu lub do tyłu na pionowym warsztacie, a nitki, które są obciążone ciężarkami i dobrze naprężone, dzięki temu zmieniają swoje układy. Między nitkami osnowy
powstaje przesmyk, przez który przesuwa się nitkę wątku i tak powstaje najprostszy, tak zwany płócienny splot. Nie jest to skomplikowana praca, jak widać było na każdym etapie, że to są prace proste, ale długotrwające. Czyli całe tkactwo polegało na tym, że trzeba było najpierw długo przygotowywać same nitki, zabarwiać, żeby można było uzyskać wzory, potem instalować osnowę, a następne samo tkanie. Mówi się o tym, że ktoś pyta, czy długo się tkało taką tkaninę. Pierwsze, trzeba najpierw mieć albo rośliny, albo zwierzęta. Drugie, przygotowanie runa, potem przędzenie, potem osnowanie. Tak można powiedzieć w proporcjach, że 3/4 to są prace przygotowawcze, a 1/4 to już jest samo tkanie. Przątki przędą, tkacze tkają, dywany, kilimy, gobeliny, a co w tym wszystkim robią opowiadacze? A no właśnie też poniekąd tkają, tylko niezwykłą nicią, nie wełnianą, nie lnianą, tylko słowem. W różnych tradycjach, do których się odwołujemy w naszych opowieściach, których opowieści przywołujemy, tkanie jest czynnością właściwie taką samą jak życie. Tka się to, co się wydarzyło, tka się to, co ma się wydarzyć. Tkanie ma moc sprawczą. Tkanie jest też, tak samo jak przędzenie, jest sposobem rozprawiania się z rzeczywistością czy przeżywania życia. W bardzo wielu baśniach polskich, ale głównie wschodnich, perskich, bałkańskich, to tkanie pojawia się jako taki motyw przeżywania życia, czy sprawiania, żeby coś się wydarzyło. Ma siłę zarówno magiczną, jak i taką zupełnie, zupełnie realną. I właściwie rzeczywiście jest tak, że ten, kto opowiada historię, ten tka dywan. Tka dywan ze słów, z obrazów, z emocji. Dywan, który się staje naprawdę. I być może dlatego tak tkactwo jest nam pokrewne. W wielu kulturach tradycyjnych kobietę widzimy przy krosnach i kądzieli. To jest taka strategia przetrwania. Kobieta czeka i tka. Bohaterowie, mężczyźni mają swoje męskie, heroiczne czyny do wykonania, a one siedzą i tkają. W tkaniu dywanów, w tkaniu kobierców wplatają również swoje tęsknoty i nadzieje, myśli, których by nigdy nie wyraziły słowami, bo w niektórych kulturach kobieta powinna milczeć. Dlatego opowiadamy to, czego kobiety nie wyrażają słowami, ale wyrażają w wątkach dywanów, w runie dywanów, nić za nicią. Takie są nasze historie. Co pani robi? Na to pytanie nie znam odpowiedzi niestety. To, co teraz robię, to nie do końca jest tkanie. Raczej tkanie, plecenie i tworzenie jakiejś konstrukcji. I jest to takie działanie trochę medytacyjne. Ważniejsze jest robienie tego niż efekt końcowy. Tak dla mnie przynajmniej.